Konferencji Radzej bierze udział trener naszego ośrodka Czcionek oraz trener Czcionka Krzysztof Przytuła. Tradycyjnie poprosimy najpierw trenerów obydwu drużyn o podsumowanie tego zaciętego spotkania. Panie trenerze, bardzo proszę. Bardzo zacięte było u Roma Balin. Zagrał dzisiaj dobry zawód. Mieliśmy niezliczoną ilość sytuacji podbramkowych, rzutów wolnych. Dobrych miejsc, w których można strzelić bramkę. Niestety nie udało się, wykorzystaliśmy tylko jedną. Później popełnili się w błąd w wyprowadzaniu piłki. Bramkę na 1-1. Byliśmy stroną prowadzącą grę. Żałuję bardzo, że nie udało się, tak jak powiedziałem, wykorzystać choć świetnie z niezliczonych sytuacji podbramkowych, które mieliśmy. Wtedy na pewno łatwiej się jeszcze grało. Ja nie mam pretensji do zespołu, bo graliśmy na dobrym przeciwnikiem, na fajnym stadionie i były pewne obawy, czy zespół Orła Balin poradzi sobie, czy nie zostanie w jakiś sposób przytłumiony tą otoczką tego meczu. Cieszę się, że nie udało nam się przegrać, ale pozostaje mi dosyć, bo tak jak mówię, mieliśmy okazję ku temu, żeby ten mecz wygrać. Chyba zagraliśmy najsłabszy mecz u siebie, nie chyba tylko na pewno, ale wzięło się to stąd, że nie realizowaliśmy w ogóle tego, co przede wszystkim w pierwszej połowie, tego co sobie mówiliśmy przez tydzień, przez miesiąc, przez ostatnie kilka miesięcy pracy. To czy drużyna Orła była prowadząca grę, no ja to może odbiorę tak, że my graliśmy do 40 metra, a Orzeł wyprowadzał groźne jakieś akcje takie naprawdę na jeden, na dwa kontakty. Dobrze operowali piłką, mieliśmy z tym bardzo duże problemy w linii środkowej, która zawsze napędzała nas i tak naprawdę to oni stanowili o sile zespołu dzisiaj kompletnie to nie funkcjonowało tak jak powinno. Jak się nie da wygrać, trzeba zremisować, natomiast chcieliśmy przede wszystkim dzisiaj zdobyć 3 punkty, żeby doskoczyć do przeciwników. Nie udało się, ale walczymy dalej. Ja dziękuję za całą rundę chłopakom, bo myślę, że ten czas nie był stracony i widać było z meczu na mecz coraz lepszą grę. Czeka nas bardzo ciężka zima, którą musimy przepracować, jeżeli chcemy się liczyć jeszcze w grze. Dziękuję. Bardzo proszę o pytania. W Putniku najlepszy jest Stępiański. Wybronił trochę sytuacji chyba. No, dokładnie. Tak jak mówię, no, gra u siebie w taki sposób, jak my chcemy grać, powoduje, że te straty i akcje drużyny przeciwnej zawsze będą miały miejsce. Chcemy to ograniczać poprzez szybkie odbiór piłki w strefie środkowej czy pod bramką przeciwnika. To dzisiaj kompletnie nie wychodziło. A Krystian potwierdza, że już nie w pierwszym meczu. Faktycznie w wielu meczach bronił bardzo dobrze. Popełnił jeden błąd w tej rundzie. Pamiętamy tutaj rzut wolnego z lotnikiem Krystianem bodajże. Ale to jest materiał na bardzo dobrego bramkarza i każdy, kto ma z nim do czynienia, czy nawet Mirek Szynkowiak, który przychodzi na treningi, mówi, że ten zawodnik naprawdę ma to coś. Tak samo trener bramkarzy i to widać gołym okiem. Także po to jest, żeby bronić takie rzeczy. Chwała mu za to, że młody chłopak jeszcze to uczy się. Młody, nie ma 18 lat, ale to każdy taki prawie tutaj jest, prawda? 18, 19 lat, 16. Także no tak jak mówię, to jest materiał na przyszłość, nie ma się co ani podniecać, ani przejmować tym, że nie wygraliśmy dzisiaj. Ale pretensje na pewno wszyscy mają do siebie, bo wiemy, że ale chłopcy schodzą teraz do szatni, wiedzą, że nie dali tego, co powinna powiedzieć. Dlaczego się nie było Jurkowskiego? Adrian wrócił z kadry U19 już z urazem. Tam niestety potraktowano go tak, jak potraktowano i dla mnie to jest niezrozumiała rzecz, że zawodnik, który jest na kadrze, nie wraca prosto do domu, tylko siedzi tam 2-3 dni dłużej i próbuje się go leczyć, bo tak naprawdę to były próby. My go tutaj w 3 dni doprowadziliśmy do
do jakiegoś tam stanu użytkowania, ale, ale odezwał się ten problem z przewodzicielem znowu. Nie było sensu ryzykować jakiejś groźniejszej sytuacji. Doktor Kryśniąka, pan usił do kogo pretensje? Do Cichonia czy nie wiem, Daka, oni tam najczęściej chyba... Tyle było tych sytuacji, że wiesz, panu trudno teraz na szybko sobie uzmysłowić. Nie, w sytuacjach, w których mieliśmy naprawdę bardzo dużo klarownych sytuacji. Fantastycznie zawołał się bramkarz Kutlika. Zdziwiony też, że to taki młody chłopak, natomiast trudno, trudno teraz w jakiś sposób mieć na gorąco pretensje do zawodników. Wydaje mi się, że graliśmy na miarę swoich możliwości. Łatwiej by było, jakbyśmy tę sytuację wykorzystali. Natomiast ja nie mam takiego komfortu, jeśli chodzi o obsadę bramki, bo ten bramkarz, który dzisiaj bronił Kutliku, to naprawdę jest to wysoki chłopak, który ma spory talent i pomógł zespołowi. Nam akurat w tej sytuacji, w której straciliśmy bramkę, też mógłby pomóc bramkarz i nam nie pomógł. No i to jest przykre. Natomiast w piłce nożnej zdarzają się takie mecze, gdzie jest bardzo dużo sytuacji, zespół nie wykorzystuje. Trudno mieć pretensje, tak jak mówię, do poszczególnych zawodników. My to załatwiamy, że tak powiem, we własnym gronie i przeanalizujemy sobie ten mecz pod kątem ostatniego meczu, który gramy w finał powiatu szanowskiego z Trzebinią Pucharze Polski. I jest to bolączka Orła. W całej rundzie jesiennej brak skuteczności i dostajemy frajerskie bramki, bo zespół Orła jest zespołem przed tym meczem, był najskuteczniejszym zespołem w czwartej lidze. Pomimo tego, że na 14 meczy zagraliśmy 6 meczów na 0 z przodu. Czyli w 6 meczach nie strzelaliśmy bramek i mieliśmy najwięcej bramek strzelonych. Brakuje mi do rywalizacji przynajmniej dwóch napastników z przodu, gramy na trzech napastników i dzisiaj nie było Pawła Kalinowskiego, który jest motorem napędowym tego zespołu. Łukasz Cichoń w zasadzie dzisiaj można powiedzieć, że drugi czy trzeci raz w pierwszym składzie i no, miał to parę sytuacji, nie udało mi się strzelić, trudno, ja strasznie żałuję. To pan nagrywał pytanie, dzisiaj na meczu pojawił się Konrad Gołoś, były zawodnik Wisły, coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o jego przejście do Hutnika, kiedyś się o tym wspominało. Konrad. Taka zupełnie prywatna wizyta. Konrad jest moim kolegą, także proszę jego pytać, dlaczego akurat dzisiaj się pojawił. A czy już jest jakieś zainteresowanie zawodnikami Hutnika, czy ktoś się pyta już o tych chłopaków z wyższych lig? To dla siebie może naprawdę nie ma co mieszać chłopakom teraz w głowie i myślę, że dla nich przede wszystkim oczywiście, jeżeli będzie klub, który będzie chciał takiego chłopaka, podkreślam to, nie do drużyny juniorów gdzieś, żeby szedł i trenował, bo to bez sensu, skoro on tutaj już od roku czy dwóch gra z drużyną piłkę seniorską. Oczywiście, że będziemy się zastanawiać, co z takim fantem zrobić, bo nikt nie chce tutaj blokować i rozwoju chłopaka i pojawiają się różne rzeczy, natomiast spokojnie do tego podchodzimy, bo też samo zdanie chłopaka, a przede wszystkim też pamiętajmy, że to są młodzi chłopcy i przede wszystkim rodziców trzeba o takie rzeczy pytać, bo większość jest jeszcze niepełnoletnich, można powiedzieć. I tak jak mówię, teraz będzie dopiero czas na to, żeby siąść i zastanowić się na przyszłością, to panie powie. 8 punktów zdobytych u siebie, 11 na wyjeździe. Z czego to wynika? No może z tego, że 9 meczów było na wyjeździe. No oczywiście. 6 u siebie, to po pierwsze. Po drugie, zaczęliśmy ten sezon słabo, to się brało z tego, że praktycznie żadnego spalinu nie graliśmy przed ligą. Dowiedzieliśmy się 2 dni przed ligą, że gramy w niej. Pierwsze mecze, które były, to były, można powiedzieć, takie na dotarcie się, bo na dłoni wychodzi zawsze w meczu, jak drużyna wygląda i jak funkcjonuje, jaki jest odpowiedni dowód poszczególnych piłkarzy na poszczególne pozycje. A z czego to się bierze, że u siebie? No, zrobimy wszystko, żeby w rundzie wiosennej, gdzie mamy właśnie tych 9 meczów u siebie, żeby to troszeczkę obrócić te proporcje. Jeszcze jakieś pytania? Ja serdecznie dziękuję i też Państwa zapraszam na kolejny mecz Kutnika. Jak wiadomo, w przyszłym tygodniu, przyszłą sobotę, rozgrywamy mecz w Pucharze Polski. Przeciwnikiem będzie Proszowianka.
Pan ten jest pewien, że wy już gracie finał. U nas jest to dopiero w Krakowie piąta runda, więc do finału jeszcze będzie daleko. Mecz zostanie rozegrany na stadionie Suche Stawy 13 listopada o godzinie 13. Także serdecznie zapraszamy i Państwa dziennikarzy, i kibiców na to spotkanie, bo to będzie ostatnia szansa, żeby zobaczyć 11 Hutnika w tym roku.